Cześć wam, dzieszamy z Wizu Wizualnie, witam was w kolejnym odcinku Starego Pottera, w którym to będziemy łapali fasolki. Będziemy łapali te fasolki tak, jak powinny, być one łapane. Bo ze Spongify. Teraz wszystko będę robił ze Spongify. Wszystko ze Spongify jest lepsze. Haha, idziemy po fasolki. Idziemy po fasolki, zaraz zdobędziemy fasolki z fasolowa. Swoją drogą, dzisiaj jadłem barszcz z fasolkami i błotkiem. Mam nadzieję, że nie jestem czerwony na ryju jeszcze po barszczyku, bo jadłem chwilę przed nagraniem, chwilę. Nie jest najgorzej. A, to jest odnowione dlatego, że wchodziliśmy do zamku. Hello everyone. Looks like it's time for another house point ceremony. Let's see which house is ahead this week. Nice. It appears that Gryffindor is in the lead. Harry, it looks like you get to visit the bonus bean room. Ze wszystkich dzieciaków w Gryffindorze kolejny raz wybrali Harry'ego. Czy ja nie złapałem przed chwilą jednej fasolki, którą powinienem był złapać? Ile tego jest niezłapanego przeze mnie? A spróbujmy tutaj ten. Co to robi? Gdzie nas wyniosło? Damy, tyle fasolek jest na dzień dobry, że... teraz jesteśmy jakby na głównym tym i troszkę zrąbaliśmy, czy za wcześnie? Nice! Wróciliśmy praktycznie do punktu wyjścia chyba. Ale póki co lecimy za fasolkami. Fasolki nas prowadzą nas. Ciekawe, czy da się w tej grze zdobyć wszystkie te fasolki. Czy przebiec tak, żeby złapać je wszystkie. Nie wydaje mi się, żeby to było... Ale co jest? W sumie nie wiem. Do 800 nie dobijemy. O nie! Ale i tak było całkiem nieźle. Tak było całkiem nieźle, zaraz jak się ruszymy... jak jest cicho. Wieczorową porą my jesteśmy, czy coś? Bo jest taki creepy dźwięk. Dobra, w tym odcinku chciałbym... Hey Harry! Something has really upset Moaning Myrtle. You mean more than usual? I could hear her wailing all the way from the grand staircase. And the court outside her bathroom is flooded again. You don't think someone else has been attacked, do you? Anything could have happened. Come on, let's go see what's up. Okej, możemy sami iść. Dobra, to ten odcinek chciałbym zakończyć czytaniem kart. Bo powinniśmy mieć kilka nowych. Może teraz lećmy od końca i zobaczmy, co nam przybyło z ostatnich.
Jocunda Sykes od 1915 aż do teraz, słynna za to z tego powodu, że przyleciała nad Atlantykiem na miotle jako pierwsza osoba, której się to udało w ogóle, więc hurdurdurdur. Archibald Alderton od 1568 do 1623 żył, znany dlatego, że Blowing up the Hamlet. Co to jest Hamlet? Nie wiem, co to jest Hamlet. Wysadził Hamlet w Little Dropping w Hampshire. Masakra w Hampshire, kiedy próbował za pomocą czarów wymieszać ciasto urodzinowe. Hamlet, co to będzie Hamlet? Okej, okay, mi się kojarzy Hamlet z Hamletem, ale nie wiedziałem, że to ma jakieś inne znaczenie. Zagieli mnie, teraz i to zagieli mi po całości. Ten kolor chyba był w pierwszej części. Hengist of Woodcroft, średniowiecze, dokładne daty nie są znane. Został wygoniony z domu przez Mugoli. Hengist prawdopodobnie osadził się, to znaczy no osiadł w Szkocji, gdzie założył wioskę znaną dziś jako Hogsmeade. Pijalnia wód, że tak to nazwę, pod trzema miotłami? Tak, to jest ponoć jego oryginalnie dom, więc okej. To widać, że jest nowe, porównajcie styl rysowania. Celestina Warbeck, 1917 aż do teraz, popularna wokalistka, że tak to nazwę. Ona była w drugiej części Harry'ego Pottera bodajże? Jeżeli się nie pomyliłem, moment, bo tu mam rzeczy do rysowania przygotowywane, ale no. Jeżeli się nie pomyliłem, to ona była gdzieś w tym momencie, w którym Harry się szlają po kuchni i było, że właśnie, że Godzina Czarów z tą Celestyną Warbeck, czy jakoś tak, takie, albo w którejś późniejszej części to było, ale w każdym razie było o niej. Kwon Po, jeżeli to się tak czyta, nie mam pojęcia, też jeżeli chodzi o ilość detali, dużo lepiej narysowanej. 1443 do 1539 chiński czarnoksiężnik, który odkrył właściwości sproszkowanych jajek kuli ognia? Fireball Eggs. What? Nie, ja nie czaję. Merlin, średniowiecze, dokładne daty nie są znane. Najsławniejszy czarodziej wszechczasów. Czasami się do niego odnosi jako do księcia zaklęć. Okej. Okay. Był częścią tam dworu króla Artura. Ten kolor z czerwoną rękawicą. Yardley Platt, seryjny zabójca goblinów. To było, tego gościa pamiętam to. Więc tu wszystko już chyba jest rzeczy, które złapaliśmy uprzednio. Patrick's Bloxam to, aha, to jest to, co żygali, okej. No to zostały nam te. Tu chyba wszystkie, jeżeli się nie mylę. A, to jest ta prezenterka, tak? Wizard Wireless Network, czyli inaczej Wi-Fi, nie? Dongan Tremlett, basista, tak, no, w sukience okej. Przebrany za Mugola, rozumiem, tak? Au! Fulbert Fearful, słynny za okej. Days Doderich. O, pierwsza właścicielka tego dziurawego kotła, tak to się nazywało? Gregory The Summer Me Medieval. Okej, okay, to też było, ta potka, potka miłosna. Tu chyba również wszyscy byli, Gaspard Singleton. Aż do teraz, wynalazł ten sam mieszający się kocioł. Miałem nadzieję, że to będzie jakieś bardziej magiczne, a nie taka mechaniczna ta, no ale okej. Okay. A, Crispin Krong, to jest ten świrus, co trzymał sfinksy w ogródku. Honorian Notcomb, zreformowane wiedźmy, założycielka, to jest ta pierwsza żeńska, sędzina, że tak to nazwę.
To jest ten od jeży, to jest ten, co zjadł tentakulę, był w pierwszej części, to jest ten... ten, który studiował Mugoli. To jest ta, która zamieniła się tam w Haddock, to jest jakaś ryba zapewne, to co ona trzyma. To jest ta, co dawała się spalić wielokrotnie. Mopsus, to jest ten, co wynalazł mopsy. Nie, nie, to jest ten, który załatwił jakiegoś Sir Kalashasa w zawodach na czary i tak dalej. Dobra, więc przeszliśmy tutaj, będą jakieś nowe z tego, co ja rozumiem, bo dobiliśmy to jakoś na ostatnim nagraniu chyba nawet. Bowman Wright, słynny za odkrycie czy wynalezienie znicza. Sarisha Tugwhat. Potki na upiększanie ryja. Oswald Beamish, pionier, jeżeli chodzi o rozdawanie praw goblinom. No super, nie trzeba im było na początku zabierać. Ignacia Wildsmith, wieźma, która wynalazła proszek Few. To jest ta babka, co zamieniała żeglarzy w świnie. Niewiele trzeba było zmieniać, tak na dobrą sprawę. Ciuchy może uprać. Elfrida Clark, szefowa Rady Czarnoksiężników. Morgana LaFay, nie wiem jak to się czyta, to jest ta, co się... Love-hate relationship with Merlin i w wielu mitach jest uznawana za wroga, czasami za byłą kochankę, jakoś tak ten też było. Dymfna Furmage, od 1612 do 1698, słynna, że ona została porwana przez te pixies, te wróżki. Pixie, nie wiem jak to było na polskie przetłumaczone, te niebieskie badziewia. Kiedy była na wakacjach w Cornwallii, z tego co rozumiem, Cornwall to będzie Cornwallia chyba. I później do końca życia się ich śmiertelnie bała. No, Neville też został przez nie uprowadzony na Żyrandol. Nie udało jej się wypersonować w Ministerstwie Magii, że wszystkie te wróżki powinny zostać zniszczone. Okej. Okay. Jej nie było wcześniej. Tego gościa też nie było. Alberic Grunion od 1803 do 1882, wynalazca łajnobomby, tak to było przetłumaczone na polski chyba? Felix Summerby, 1447 do 1508, wynalazca zaklęć rozweselających. Okej. Okay. Lecimy z kolejnymi. Xavier Rastrick od 1750 do 1836. Flamboyant, kurka, nie wiem jak to przetłumaczyć. Czarnoksiężnik taki... Dyndas na polski? Nie, to jest złe określenie. Czarodziej... Impresario na polski? Entertainer. No, show business. Który zniknął niespodziewanie podczas stepowania przed tłumem 300 Painswick. Aha, zniknął przed tłumem 300 osób i nigdy nie... nikt się nie dowiedział, co się z nim stało. No, mój angielski nie wyrabiam. Aha. Artemisa Lufkin od 1754 do 1825, pierwsza wiedźma, która została ministrem magii. Okej, okay, szacun. Alberta Tuthill 1391 do 1483, zwyciężczyni ogólnobrytyjsko-angielskiego właściwie pojedynku magów. W 1430 słynna przez to, że pokonała faworyta wszystkich, Samsona Wiblina, za pomocą Blasting Curse. To chyba nie jest jakieś konkretne zaklęcie, tylko tak ogólnie. I ostatni, ten kolor, myślałem, że on na czerwono będzie ubrany, ale ten Dunbar Oglethorpe 1968 do teraz, szef Quabble. To jest Quidditch Union of the Administration and Betterment of the British League and its Endeavors. To będzie odpowiednik naszej FIFA albo UEFA. Przypomina mi nawet jednego sędziego, którego nie znoszę. Ale nie jestem też fanem jakimś wybitnym piłki nożnej, więc hurdur. No to ja jakby... 11 na 12 sekretów znalazłem w tej lokacji, czy ogólnie?
Jeżeli w tej lokacji, to jakiegoś sekreta pominąłem. Tu gdzieś jeszcze jest jeden sekret. Trzeba będzie znaleźć. Ale to w następnym odcinku. Dziękuję wam za uwagę i hej! Jeszcze tylko kilka kart! Kilka kart! I mam ostatni klucz. I będziemy mogli wejść do tego pokoju, zobaczyć, co tam jest, jak ten pokój wygląda i zgarnąć wszystkie złote karty, bo mi w komentarzach pisaliście, że tam są złote karty i zobaczyć, co z tymi złotymi kartami da się zrobić. Czy one dają jakiś bonus, jak się ma je wszystkie, bo zakładam, że wszystkie karty są tam złote, więc okej, nie to, że szukamy, no ale nie wiem, może będzie coś fajnego. Już się nie mogę doczekać, bo tak nie wiem, ile ich zostało, 7 albo 6, chyba 6, wydaje mi się, że 6 kart jeszcze srebrnych, żeby znaleźć wszystkie złote. A ile brązowych po drodze mi umknęło, to ja nie wiem.